Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris z dodatkiem Utopia, gdzie gramy rasą Gintowie. W poprzednim odcinku spotkaliśmy rasę Tebran Foundation, którzy niestety nie są zbytnio do nas przyjaźnie nastawieni, ze względu na to, że są ksenofobicznymi izolacjonistami, czyli generalnie rzecz biorąc nie będą się z nami tutaj zadawać. Co to jest? Nastawienie do nas otwarte na propozycje. Możemy pakt o nieagresji na razie zawrzeć, widzę. Myślę, że to by było wartościowe, ponieważ my generalnie jesteśmy pokojową rasą, ale oczywiście nie pozwolimy sobie dmuchać w kaszę. Okej. Construction complete. Trudno powiedzieć, zgadzamy się zawrzeć. No, na razie się zgodzili zawrzeć pakt o nieagresji, ponieważ po prostu nie czują się pewnie na siłach, żeby cokolwiek z nami tu zrobić. Statek badawczy. Dobra, lecimy po te sondy ostatnie. Statek konstrukcyjny wraca i coś by trzeba było wybudować. Stacje górnicze. Jak najszybciej. Zastanawiam się w tym momencie, czy by jakiś jeszcze tutaj posterunek obserwacyjny. Mamy strasznie dużo punktów wpływów, więc jakby tutaj wdać, to być może wpadłby też ten system. A tu mamy 4. Tutaj mamy też dość dużo tych. Więc na razie myślę, że można byłoby się tym poświęcić tutaj. Oczywiście jak się wkurzy któraś frakcja i stracimy 2 i 3, no to będzie kiepsko, ale na razie jesteśmy do przodu, więc też zastanawiam się, jak jest tutaj. Może warto byłoby gdzieś tutaj posterunki budować. Ciężko powiedzieć. Situation log updated. Podświetlna sonda, projekty badawcze najpierw. To będzie już ostatnia sonda. Mamy już tutaj jedną. Z czasem wpadnie ten system, no ten może nie do końca. Tutaj nie wiadomo, co się dzieje. Tutaj jakbyśmy zrobili, to co? No to nam wpada, to się... Nie, to już jest, to już wpadło w naszą przestrzeń. Dostajemy 4 i 4. No bo tego wątpię, żebyśmy objęli. To najwyżej obejmiemy taki zakres tutaj. Nie wiem, mam wątpliwości. Lepiej tutaj na przykład przejść, bo tu mamy 4, 2, jeszcze dodatkowych trochę. Myślę, że lepiej jak już coś to założyć gdzieś tutaj posterunek, a tutaj sobie na razie odpuścić. Trudno. Trudno. Zobaczmy na Jobisa. W ogóle by się kosmoport drugi przydało zrobić. Ulepszenie kosmoportu. Ulepszenie kosmoportu też, tylko nie mamy jeszcze niszczycieli. Korweta jeszcze jedna. Czy coś na powierzchni możemy? Ten się wyprowadza. Dobra. A ten już prawie jest. Na Ezirze. Ten okupuje tutaj ten rejon. To dajemy radę wyczyścić. Braku technologii. Brak technologii. To możemy oczyścić. Dobra. Kultura pracy drona to będzie projekt. Dronowa optymalizacja. Wreszcie sytuacją listem planetoid. Ja myślę, że tą dronową optymalizację można by zobaczyć. Polityki i edykty. 0,75 minerały plus 10%. Ja bym to na razie w tym momencie włączył. No, dlatego, że no, nigdy za wiele minerałów generalnie. To pozwala nam się szybciej troszkę rozwijać. Jak tu już jest ten naukowiec? Jeszcze mu brakuje trochę do 5 poziomu, żeby tutaj się za ten projekt specjalny wziąć. 182, 211. Silo z minerałów, przetwórnia minerałów. Super. Dopalacze, moduł obrony rakietowej, zasób. Co to jest za zasób? Punkty wytrzymałości plus 10%. Montażownie korwet. Musimy zmierzać w kierunku niszczycieli. Jak najszybciej. Okej. Dobra. Dobra. Special project complete. Okej. Ukończyliśmy, zdaje się, te podświetne sondy. Nasi językoznawcy przez wiele tygodni trudzili się tłumaczeniem dokumentów, które znaleźliśmy na starym polu bitwy. Dziś w końcu mamy wyniki i tak dalej. Wiemy teraz, że polegli wojownicy byli zwolennikami nauk filozofa zwanego Talisa
Telisa Krasomówczyni. Aha, to nie są te sądy. To jest ten projekt, który tam był wcześniej związany z jakimś to powiedzmy tutaj z tą anomalią. Dokumenty stanowią zestawienie taktyk, strategii, co najważniejszej logistyki wojennej międzygwiezdnej. Telisa jest co prawda zagorzałą przeciwniczką wojny, ale uznaje w znacznej czynie tej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Nawet najwięksi pacyfiści mogą zostać zmuszeni do walki o lepszy świat. To akurat do nas super pasuje. To akurat w ostatnim odcinku podkreślałem, jeśli chodzi o naszą rasę. Co mamy? Edykt imperialny. Nauki mędrców wojujące państwa. Tego jeszcze nie widziałem. Edykt. Gdzie są edykty? Wojujące państwa. Utrzymanie kosztuje 0,85. Limit plus 10% utrzymanie armii. Ale to tylko armii, ale nie statków. Szkoda, że nie statków. Może się to na pewnym etapie przydać, ale na razie nie jest potrzebne. Wspieranie swobody myślenia. Tempo badań. Dobra, tu nic nie zrobimy na razie. Jak tam nasza frakcja? 65%. Niewolnictwo zakazane. Żółte jest, to znaczy, że nie jest ani dobrze, ani źle, ale nie jest tragicznie. Brak wpływu. Pozostałe jest ok. Tak, gdzie jest ten wyczyszczony? Tutaj. To nie jest nasz pop, tylko ten jest nasz pop. Przesiedlić nie możemy przed rozumnych. Można by prawa, czy w ogóle prawa możemy w tym momencie jakieś zmienić dla tych gatunków? Nie możemy, bo są przedrozumni. No to nic nie zrobimy. Sonda odzyskana. Skończyliśmy łańcuch wydarzeń, podświetlne sondy, badania fizyczne i tak dalej, i tak dalej. No nie ma tego dużo, ale zawsze lepszy ryc niż nic. Tą planetę automatycznie mamy już całą zbadaną. No to następne układy. Statek konstrukcyjny sobie tu konstruuje, dobrze. 299. Ile nam brakuje tutaj do tego kosmoportu? 360. No to już niecały miesiąc będziemy mogli się tym zająć. Jak tam ziomale? System survey complete. O, może by się nawet zgodzili na coś takiego. Za żywność na przykład. Szybkie przekazanie. Nie, żywność nie. Minerały nie, kredyty możemy im ewentualnie. Zrobić jako. Czy tak? Porozumienie 3-3. Myślę, że to by się przydało. Może będziemy mieć lepsze relacje, nie będziemy się nimi musieli martwić. No i co? Zgodzili się? Nie zgodzili się? Przyjmuję, ok. Tutaj się gość wyprowadził. To nie jest dobre. Jakiegoś gościa innego trzeba tu przydzielić. Ten niedługo będzie, bo jedność nam spada. I mamy na minusie produkcję żywności. Można by w sumie zastanowić się nad... Można by się zastanowić nad... gatunki... Ustaw prawa, obywatelstwo, prawa, kontrola migracji. Nie pozwala żaden warunek. Egalitaryzm, nie możemy kontrolować. No dobra. Dowódca awansuje na nowy poziom. Też na nowy poziom. To są nasi naukowcy, ok. Statek badawczy. To leć sprawdź, co jest tutaj. Statek konstrukcyjny, dobra. Pobudowaliśmy. Gdzie są jeszcze jakieś minerały? Najpierw priorytetem są minerały. Miałem sobie oszczędzać na ten kosmoport. Ale dobra, najpierw może się zajmijmy minerałami. Obserwatorium też się przyda. Pomagaj w badaniach, to na razie nie. Niebieski laser, to jest kolejny w tym momencie upgrade. Niech będzie ten niebieski laser, żebyśmy nie mieli takiej słabej floty. Okej. Co ja tutaj jeszcze miałem w tym momencie zrobić? Starożytny marker badawczy plus 4.
No, ciekawy w tym momencie układ. Plus 6 ma w tym momencie, 4, 6. Także te stacje, posterunki graniczne, to trzeba będzie gdzieś w tym rejonie, że tak powiem, robić. Chociaż liczę na to, że gdzieś tu się znajdzie jakaś planeta na dokolonizacji, bo na razie mamy tylko 3 i nic więcej. No ale nic. Nic na to nie poradzimy. Nie masz środków. 360 potrzebujemy. Można by upgrade'ować na Jobisie ulepszenie kosmoportu. Brak technologii niszczyciele. No właśnie, to nic tu nie zrobimy. Powierzchnia. Ten już zaraz będzie niedługo. Tu. Ten się migruje, niestety. Tu można by powoli coś, że tak powiem, oczyszczać. Brak technologii. No właśnie, nic nie naoczyszczamy sobie. To możemy co najwyżej oczyścić, ale to nam nic nie daje, bo to jest puste całkowicie. Dobra, na razie nie ma co w to inwestować. Ten gość się tutaj rozwija. Więc może zróbmy tak, kosmoport. Drugi kosmoport zawsze się nam przyda. Kolejna anomalia. Dobra. Może dajmy trochę szybciej, niech to się szybko rozwija. Badanie światów zdatnych. Na razie jeszcze 7 musimy. Tutaj bazy marynarki póki co nie odkryjemy, dopóki ten jest trzeciego poziomu. Temu już niedużo brakuje, więc niedługo będzie mógł się zająć tą bazą marynarki. No, gościu. 46 na 54. Statek badawczy. Ok. No to lecimy tu. Nie zasłaniać mi proszę widoku. Zbadaj układ. Pismo obcych. No fajnie. Jobis. Korweta jeszcze jedna. Tu mamy wszystko na razie. Ten się powoli buduje, a ten tutaj przyleciał, to może go tak dajmy i zbudujmy mu podstawową kopalnię. To jest ten, co wyemigrował i jest jeszcze zadowolony z tego powodu, straszliwie. No dobra, ryzyko porażki 0%, dobra. Bardzo dużo anomalii jest w okolicy, co akurat jest fajne. Jesteśmy dalej na minusie, jeżeli chodzi o żywność, ale to za chwilę powinno się, że tak powiem, skorygować. Mam taką przynajmniej nadzieję. A jak jest z tymi naszymi technologiami? Niebieski laser, stolica, montażownia korwet. No tu zmierzamy powoli w tym kierunku. Czy jakiegoś przywódcy warto byłoby tutaj? Znowu pismo obcych. Naukowcy, zarządcy. Ja myślę, że jakiegoś zarządcę można by spróbować. Olivier jakiś, co on tu robi? Długość życia, gromadzenie doświadczenia, badania techniczne. Ten by się przydał. Takich bierzemy gości od razu. Tylko teraz zobaczmy. Tu są badania zerowe, tu są badania zerowe. Na Jobisie mamy ten gość, co ma. Szybkość budowy, czas usuwania przeszkody. Tego bym zmienił na Radomir. Dobre, prawie że Jaromir. Na Radomira, bo tutaj będziemy mieć bonusy do badań, a nie musimy tak szybko usuwać tych przeszkód i tak dalej. A na przykład na Ceka Noże dajmy tutaj tego drugiego. O, tak będzie ok. Tu jest kolejne pismo obcych. Construction complete. Dobra. Powierzchnia. Tego się da usunąć, nie da się usunąć. Tu w zasadzie już chyba nic nie możemy usuwać. O właśnie, tu możemy mu wybudować na zaś podstawowe laboratorium. Construction complete. Natomiast tutaj też można mu podstawowe laboratorium. Chyba żeby się dało oczyścić coś. O właśnie.
statek konstrukcyjny skończył. Tu możemy zrobić stacje górnicze? Nie można, bo pewnie jest poza granicami naszymi. Gdzie mamy jeszcze jakieś stacje górnicze? Nigdzie. W naszych granicach. Tu? Nie. 3-3. Tutaj warto byłoby zbudować stację badawczą, bo to będzie nam dużo badań dawało. No i nie wiem, czy bym gdzieś tutaj posterunku nie zrobił. Czekam tylko na odkrycie tego układu, bo to by nam dało troszeczkę tutaj dodatkowych minerałów, które będziemy potrzebować. Jak tam nasze... minus 17, tarcia graniczne, ksenofobia. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Dobra, tu jest tak jak jest. Nic takiego ciekawego szczególnie. Ten już jest 5 poziomu. O, to projekty badawcze. W tym kierunku lecimy. Construction complete. Jobis. Coś możemy tu zrobić? Nic nie możemy zrobić. Korwetę możemy co najwyżej jeszcze zrobić. Albo nawet dwie. Tutaj sieć baterii słonecznych. No dobrze. Na razie się nic nie dzieje. Jesteśmy na szybkości dość dużej. Może nie największej. Tu sobie budujemy. O, coś się zaczęło dziać. Montażownia korwet. Dobrze. Niszczyciel. To akurat będziemy potrzebować. Zasoby na razie sobie odpuścimy. Czy tu możemy ulepszenie kosmoportu? Brakuje nam tylko. Ok. To by się nam przydało, bo mamy sieć baterii, ale można by montażownię korwet zrobić. Na przyszłość. ...34 nam brakuje. Dobra, nie będziemy się bawić. A ten się tutaj... Dobra, ten skończył. Zbadaj układ. Statek konstrukcyjny. Czy tutaj jak wybudujemy posterunek, to na pewno te dwa układy wpadną i ten. Ten niekoniecznie. Posterunek graniczny. Trochę to kosztuje, ale to nam da dużo. Ten rejon pozwoli zagospodarować. Construction complete. Dobra. Siłę floty mamy coraz większą. Upgrade'ować nic na razie nie możemy. Armii. No, z czasem można by tę armię też zrobić. Na razie nie mamy żadnego niezadowolenia. Żywność można by zadbać, bo jest troszkę kiepsko z rozwojem. Cele produkcyjne, stolica planetarna. Co dają te cele produkcyjne? Aha, że minerały plus 15%, ok. Tylko, że to zużywa wpływy. Zasięg granic plus 20%. Klinika graniczna, żywność wytwarza i czas rozwoju. Laboratorium biologiczne też by było potrzebne. Ale nie wiem, czy ten zasięg granic nam się nie przyda w tym momencie najbardziej. Może się wtedy uda jak najwięcej układów wyhaczyć. Co tu mamy? Artefakty pierwszej ligi, zyskano badania techniczne. No i tyle w zasadzie? A tu jeszcze mamy jakąś anomalię. Nie, no nie mamy tu już projektów. Czy mamy jeszcze jakieś projekty badawcze? Nie mamy. Projekty badawcze. Czemu nie możemy tego tutaj nic zrobić? Badania naukowe. Ryzyko 0%. Okej. Co mamy? Niebieski laser. Super. Już będziemy mieć silniejszy. Tempo badań plus 15%. Automatyczna eksploracja. Reaktor atomowy. Elektrownia 3. Siła umocnień. Tempo badań oczywiście. To jest jak najbardziej w tym momencie potrzebne. Żywność. Powierzchnia. Mamy tu jeszcze jakąś żywność gdzieś? Tu mamy. Więc trzeba będzie tu jakiegoś ziomala przenieść wkrótce. Zwłaszcza, że to nam też daje w tym momencie jedność, farma. Jak tutaj wygląda sprawa? Ten się wyprowadza oczywiście. Dlaczego by nie? Mi się tu nie podoba. Ten się tu przeprowadził. Tu
tu nie możemy jeszcze oczyszczać. W zasadzie niewiele tu możemy oczyszczać. A na Ezirze można by coś wybudować, tylko nie wiem jeszcze co. Kopalnie na przyszłość. Czy upgrade do tej stolicy? 198 potrzebujemy. Zbuduj farmę hydroponiczną. I tu będzie trzeba, no kosztem chyba minerałów, wydaje mi się. A może tego gościa z czasem tutaj dać. Skarb piratów odkryliśmy. Zdaje się, że około 1000 lat temu ta asteroida sporadycznie służyła jako baza sondy kosmicznej, bandy kosmicznych piratów. Kredyty. Super. Jak dla mnie, fajnie. System survey complete. Zbadaj układ. Zbadaj układ. Kasa się zawsze przyda. Projektant okrętów. Auto uzupełnianie. Coś to nie bardzo działa. Niebieski laser. Zapis. Coś tu mamy jeszcze nowego? Nic nie mamy. Ile to będzie kosztowało? 78. Możemy spokojnie w tym kierunku iść. Tu nam oczywiście będzie brakowało do tej stolicy. Spotkanie w układzie Bralix. No to pewnie będą... O! To mogą być... nie jakaś obca cywilizacja. Tylko kuratorzy jacyś albo... coś w tym stylu. 17 świat cmentarny, to nie bardzo arktyczny, nie bardzo skolonizujemy. Przynajmniej na razie. Construction complete. Możemy już upgrade'ować? 95 brakuje, poczekajmy. Chwilę. Construction complete. Dobra, wszystko na razie się rozwija dobrze. Special project. Nawiązana łączność. Kuratorzy. Alpha Enclave. Dobra, pierwszy kontakt. Witajcie, witajcie, bla, bla, bla. Zawiedliśmy. Dobrze was widzieć. Okej. Okay. To ten system warto byłoby też objąć w posiadanie. Tylko nie chcę już budować posterunku obserwacyjnego, dlatego że wtedy to zwiększa w tym momencie opinię ich. Tak, nowe mapy gwiezdne, badania naukowe. To kosztuje 1000 kasy. No właśnie. Co jeszcze mogą zaoferować? Tajemnice Wszechświata to nie. Naukowcy, opinia 50. To na razie nie. 300. Pokażcie, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Dobra, na razie z nimi nic nie wskuramy. Ale dobrze, że mamy gdzieś blisko kuratorów. O, tu jest właśnie zrobione. Więc co? Minerały. Oczywiście, że minerały. A, znowu mi braknie do tego stolicy planetarnej, ale dobra. Kolejna frakcja. Ale to zaraz. Ten skończył badania. Niech leci tam. Co tym razem? Naukowiec Ronald Lawson, a nazwa tego ugrupowania to Conclave of Faith and Values, czyli konklawę wiary i wartości. Okej. Okay. Ale oni nie są do końca tak zadowoleni, widzę. Co oni potrzebują? Państwo świeckie, kultywowanie wartości spiritualistycznych. Może niech to idzie wolniej troszkę. Będzie widoczne na wszystkich szczeblach rządowych, co sprawi, że Conclave of Faith and Values się ucieszą. Zmienia zadowolenie frakcją minus 5%. No nie bardzo rozumiem, co mogę z tym zrobić. Aha, czyli nie mógłbym być spiritualistyczny i tej, czyli musiałbym pozbyć się tej etyki. No to tutaj nic nie zrobimy. Niepoświęcona ziemia. Odwiedzanie światów cmentarzy sprawi, że konklewy będą niezadowoleni. No to właśnie odwiedzamy. Psionika. Też nie bardzo w tym momencie im to... brak wpływu. Jednorodność. Szykanowanie frakcji. Etyka stanie się mniej atrakcyjna. Zadowolenie minus 20%. Miesięczne wpływy minus 1. Oni są całkiem popularni w tym momencie. Ale co to się? Pacyfizm? Duchowość? Egalitaryzm? No to skąd oni się wzięli w tym momencie?
18%. No ta akurat frakcja nie jest zbyt fajna, ale cóż mogę na to poradzić na razie. Na razie może nie będziemy ich supresować. Zobaczymy, zastanowimy się. Co tu się dzieje? Statek badawczy ISS Vagabond nie dostarczył żadnych istotnych wyników pierwotnej misji. Planety Japris, dobrze, ludzi skały. Jednak oficer naukowy, samozwańczy szef kuchni i miłośnik historii twierdzi, że dokonał ważnego odkrycia. Na powierzchni lodowców w niektórych okolicach planety znaleziono związek chemiczny podobny do soli gwiezdnej Kintów, składnika używanego w wielu tradycyjnych potraw i uważanego w mieście Jobis za wyczerpany. Od dawna pojawiły się spekulacje i tak dalej, bla 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 bla. Dodano na czas 120 miesięcy modyfikator, pikantna sprawa, który daje następujące efekty. Zadowolenie plus 5%. Dobra. Czemu by nie? Sól to sól. Potrzebna jest. Może by tą frakcję jakoś wzmocnić? Poparcie frakcji. Nie ma etyki. Wywoła niezadowolenie pozostałych frakcji. O, już zmniejszyła się troszkę wpływy niestety. 50% i to zmniejszy jeszcze ich o atrakcyjność etyki spiritualizmu minus 50%. Ale to jest dziwne, bo to jest naukowiec, czyli on jakby nie chce tej, nie chcą po prostu spiritualizmu? Modyfikator, duchowość szykanowana. Aha, czyli spiritualizm jakby będzie troszkę gorszy, to akurat spowoduje chyba gorzej z tą frakcją. Chociaż to są akurat bardziej egalitarni. No nie wiem. Będzie się trzeba nad tym spokojnie zastanowić. Okej, tu już możemy ulepszyć budynek. W końcu. Żywność jest kiepsko, ale tu za chwilę Gostek się, że tak powiem, dojrzeje. Ten się oczywiście wyprowadza. Czemu by nie? Ten sobie tutaj jest, o, tu nic nie zrobimy. Ci są zadowoleni. Tu żadnej żywności oprócz tego nie ma. Dobra, to tu niewiele pobudujemy. No i jeszcze jesteśmy na minusie z jakiegoś tam powodu. Statek konstrukcyjny. Okej. Skoro jesteśmy na minusie, to zróbmy tutaj stację górniczą. No i co? No i czekamy dalej, co się będzie wydarzało. W zasadzie docieramy do końca tego odcinka, więc to, co się wydarzy dalej, myślę, że będzie już w następnym odcinku. A na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, komentarze i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!